Maszyny wojenne. Ten samolot, znany jako Thunderbolt II lub Warthog, w ciągu ostatnich 30 lat zasłużył również na inne miano. Tankbuster, niszczyciel czołgów. Ten samolot lata wolno i nisko. Warthog służy do brudnej roboty. Kochamy takie misje. Działka kalibru 30 mm to najmocniejsza broń, jaka kiedykolwiek wzniosła się w niebo. Naciskasz spust i widzisz tylko chmurę dymu. To niesamowite. Tak pachnie zwycięstwo. Jeden Warthog niesie broń, którą można zniszczyć 16 czołgów. Jest legendą pośród żołnierzy, którzy liczą na jego powietrzne wsparcie. Oddziały naziemne kochają ten dźwięk. Tak brzmi wolność. Dzięki materiałom archiwalnym zabierzemy Was dzisiaj do walki z jednym z najbardziej skutecznych samolotów w amerykańskim arsenale. A-10 Tankbuster. A-10 jest najbardziej znanym i najstraszniejszym samolotem sił amerykańskich w ramach działań w Iraku. To był najlepiej wyposażony samolot, jaki mogliśmy mieć. Jego umiejętność bliskiej współpracy z oddziałami naziemnymi oraz przejmowania pozycji czołgów nieprzyjaciela przypieczętowały zwycięstwo nad Saddamem Husseinem i jego reżimem. Działamy jak powietrzne służby ratunkowe. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, dzwoni do nas. Ten samolot nie zostałby zbudowany, gdyby nie wizja garstki ludzi. Podczas I wojny światowej samoloty wspierały oddziały naziemne. Wzywano je do zbombardowania lub ostrzelania nieprzyjaciela. Takie wsparcie było niezwykle ważne, kiedy przesuwał się front, niezależnie od tego, czy armia poruszała się naprzód, czy była w trakcie odwrotu. Podczas chaosu walki trudno jest skutecznie używać artylerii. W takim wypadku przydają się samoloty. Podczas II wojny światowej latały samoloty takie jak Typhoon, Tempest, Mustang i Thunderbolt 1. One również udzielały żołnierzom podniebnego wsparcia. Jednak tego jednego samolotu obawiano się najbardziej. Niemiecki bombowiec nurkujący Junkers 87 o pseudonimie Stukas zapewniał swoim oddziałom najskuteczniejszą pomoc z powietrza. W tym czasie Rosjanie mieli wielką przewagę liczebną nad Niemcami, a jednak Niemcy odnosili ogromne sukcesy. To dzięki Stukasom. Najsławniejszym ich oddziałem dowodził pułkownik Rudel, który był też najwyżej odznaczonym pilotem II wojny światowej. Oddział pułkownika Hansa Ulricha Rudela siał postrach na rosyjskim froncie. Sam Rudel zniszczył 511 rosyjskich czołgów. Jednak po porażce Niemiec w 1945 roku zapomniano o sukcesach powietrznych oddziałów wsparcia. Osiemnastego września 1947 roku narodziły się amerykańskie siły powietrzne. I głównym celem było dostarczenie broni nuklearnej. Wsparcie powietrzne nie było priorytetem. Od początku II wojny światowej siły powietrzne tradycyjnie nie interesowały się wsparciem powietrznym. Jest tak do dzisiaj. Nie lubią pracować dla sił lądowych. Wolą prowadzić własne działania, niezależnie od innych wojsk. W
Podczas wojny w Wietnamie oddziały naziemne wspierane były przez samoloty takie jak A-1 Skyrider. Jednak potrzebowano samolotu zaprojektowanego specjalnie do przenoszenia dużych ładunków bombowych. Samolotu o dużej wytrzymałości, który mógł odbywać długie loty na niskich wysokościach. Grupa utalentowanych inżynierów w Pentagonie stworzyła projekt samolotu wsparcia, w nadziei, że siły powietrzne przystaną na ten pomysł. Zaprojektowaliśmy samolot w oparciu o misje odbywane przez pilotów A-1. Wykorzystaliśmy doświadczenia Niemców ze Stukasami. Rozmawialiśmy z pułkownikiem Rudelem, który w tamtym czasie jeszcze żył. Próbowaliśmy stworzyć samolot, który służyłby do wsparcia oddziałów na polu bitwy. Siły powietrzne w końcu zorganizowały konkurs na samolot przeznaczony do wsparcia powietrznego. Kiedy przyszła prośba o składanie projektów samolotu A-10, natychmiast zlecono mi pracę nad aerodynamiką modelu. Miał to być samolot wsparcia powietrznego, zdolny do niszczenia ciężkich czołgów. Miał umieć latać na niewielkich wysokościach. Firma Fairchild Republic podjęła się zaprojektowania tego niezwykłego samolotu. Wygrał projekt stabilnej maszyny o prostych skrzydłach, która miała znakomitą nośność i sterowność. Zamontowano w niej silniki General Electric's TF-34 Turbofan, które dawały odpowiednią moc do startu. Spalały też niewiele paliwa, co umożliwiło wykonywanie długich lotów. Te silniki są trwałe i łatwe do naprawy. Są idealne do lotów nad terenami nieprzyjaciela. Jednak zespół stanął przed pewnym problemem. W typowym samolocie odrzutowym pojemniki z paliwem owinięte są wokół silnika. W takiej sytuacji można zestrzelić samolot nawet z karabinu. Pierwszym z naszych problemów było umieszczenie baków w innym miejscu. Paliwo umieszczono bezpiecznie w kadłubie, z dala od silników. Systemy zamontowane wewnątrz baków pomagały tłumić pożary. Systemy hydrauliczne samolotu również mogą wytrzymać silny ostrzał. Każda kontrolka hydrauliczna jest zdublowana prostym systemem mechanicznym, który trudniej jest zniszczyć. Mogli podczas walki stracić całą hydraulikę, pół ogona, kawałek skrzydła i dwa silniki, a i tak wrócili do bazy. Pilot siedział w tytanowej tubie, która mogła przyjąć ostrzał z pocisków kalibru 20 mm. Tym samolotem można polecieć do piekła i z powrotem. Skuteczność A-10 dorównuje jego wytrzymałości. Karabin Gatlinga kalibru 30 mm zaprojektowany specjalnie dla A-10 może strzelać z prędkością prawie 4000 pocisków na minutę. Taka siła ognia przebija opancerzenie czołgów. Karabin Gatlinga zaprojektowano w nosie samolotu. Miał zniszczyć wszelkie rodzaje broni opancerzonej na ziemi. To działko było przeznaczone specjalnie dla tego samolotu. Firma Fairchild Republic wygrała konkurs na pierwszy amerykański samolot wsparcia.
Jednak siły powietrzne chciały niezbitych dowodów, że samolot i działko dobrze ze sobą współpracują. Opracowano serię wymyślnych testów symulacyjnych. Projektanci samolotu nie zdawali sobie sprawy, że zmienią one historię lotnictwa. Dopóki sami nie przekonali się o skuteczności samolotu. Wymyślono serię testów, w których A-10 oraz jego działko wzięli udział w scenariuszu wydarzeń wojennych. Stworzyliśmy w tajemnicy trzeci największy oddział czołgowy na świecie. Zebraliśmy ponad 300 radzieckich czołgów z całego świata na pustyni w pobliżu Las Vegas. Ostrzelaliśmy je z A-10. Te silniki wydają bardzo charakterystyczny dźwięk. Kiedy go słyszę, zawsze spoglądam w niebo, bo wiem, że zobaczę ten samolot. Wiedzieliśmy, do czego jest zdolny. I nie zawiedliśmy się. Wykonaliśmy dokładne testy. Przeprowadzaliśmy atak za atakiem. Sprawdziliśmy taktykę. Chcieliśmy sprawdzić go w walce z czołgami. Samolot okazał się nadspodziewanie skuteczny. Podczas zimnej wojny zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego było bardzo realne. Siły powietrzne uruchomiły wreszcie produkcję A-10. Samolot był gotowy do walki. Był idealną maszyną do obrony przed radzieckimi wojskami. Pierwsze A-10 przybyły do bazy powietrznej Davis Mountain w październiku 1975 roku. A-10 został natychmiast przezwany Warthog, to znaczy guziec. Jest brzydki. To określenie najlepiej go opisuje, ale ta brzydota sprawia, że jest wytrzymały. Jest bardzo twardy. Można porównać go do Jeepa lub Hummera. Wygląda solidnie. Pilot ma niemalże gwarancję, że wróci z misji żywy. Maksymalna jego prędkość to jedynie około 650 km na godzinę. Umieszczone wysoko silniki i charakterystyczne skrzydła różnią go od nowoczesnych odrzutowców. Budzi strach i podziw. Był większy niż samolot, którym latałem podczas szkoleń. Wydawał się ogromny. Podczas lotu czułem przed nim respekt, ale także radość. Kokpit otoczony jest owiewką w kształcie kropli, która zapewnia doskonałą widoczność. Szyba jest kuloodporna. Lubię kokpity dla jednego pilota i dlatego polubiłem A-10. Nikt nie zagląda ci przez ramię i nie mówi, co masz robić. Lecisz jak ci się podoba. Ty jesteś tam panem i władcą. Zaskoczyło mnie, jak łatwo uniósł się z pasa startowego. Kiedy osiągnie odpowiednią szybkość, sam się wznosi. To zapewne zasługa dużych, prostych skrzydeł. Ten samolot chce latać. Ten samolot reaguje na ciebie.
jest z twoim przedłużeniem. Jest też prosty w obsłudze. Ma bardzo niewielki promień skrętu. Kiedy się obracasz, możesz spojrzeć na ziemię. Wtedy wygląda to, jakbyś obracał się w miejscu. Proste skrzydła pozwalają na bardzo ciasne skręty, nawet przy niewielkich prędkościach. Można szybko zmienić kierunek lotu i zmylić rakiety ziemia-powietrze. Jednak prawdziwą atrakcją dla pilotów A-10 są wyzwania związane z misjami wsparcia. Tam może wydarzyć się wszystko. To nie są łatwe misje. Nie mamy pojęcia, co się może zdarzyć. Od momentu startu musimy obserwować sytuację i odpowiednio reagować. Słyszymy głosy przez radio. Ktoś krzyczy, że oddział dostał się pod ostrzał i umierają ludzie. Wtedy wzywają A-10. Kierowanie samolotem staje się drugorzędne. Najważniejsza jest broń, a to jest skomplikowane. W kokpicie mamy mapy, próbujemy rozmawiać przez radio i jednocześnie uniknąć zestrzelenia. Uważamy siebie za ostatnią siłę ognia w walce. W takich misjach najczęściej wybieraną bronią jest działko pilota A-10. System kontroli zawiera wyświetlacz, który powiadamia pilota o współrzędnych lotu i używanej broni. To jest niesamowicie dokładny system uzbrojenia i prawdopodobnie najbardziej elastyczny na świecie. Celujesz i strzelasz, jakbyś miał rewolwer w dłoni. Naciskasz spust i pociski lecą do celu. Kiedy po raz pierwszy naciskasz spust, czujesz przypływ adrenaliny. Miałam wtedy bardzo wielki uśmiech na twarzy. Podczas strzelania cały samolot się trzęsie. Kiedy strzelałem po raz pierwszy, przerwałem serię, ponieważ przestraszyłem się. Pocisk kalibru 30 mm jest wielkości mojego przedramienia. Zapach prochu w kokpicie jest niewiarygodny. Tak pachnie zwycięstwo. Jednak minęło trochę czasu, zanim piloci skorzystali ze swoich działek. Wraz z końcem zimnej wojny zniknęło zagrożenie ze strony Układu Warszawskiego. Siły powietrzne planowały wycofać A-10 ze służby do końca lat 80. Jednak poważna sytuacja na Bliskim Wschodzie zmieniła te plany. Warthog odegrał kluczową rolę w obalaniu jednego z najbardziej destruktywnych przywódców w historii. Po 8 latach podstawowe kwestie sporne pozostały nierozwiązane. Zachód postanawia wesprzeć Irak, żeby powstrzymać Ajatollaha Chomeiniego i rozprzestrzenianie się islamskiego fundamentalizmu. Saddam Hussein, iracki dyktator, zaczyna budować machinę wojenną przy wsparciu Związku Radzieckiego i Zachodu. Jego armia 4000 czołgów staje się czwartą największą siłą na świecie. 2 sierpnia 1990 roku Irak dokonuje inwazji na Kuwejt. Przez 15 lat samoloty A-10 czekały na swoją szansę. Teraz nadchodzi ta rozstrzygająca chwila. Kiedy rozpoczęła się wojna i nasz dywizjon został przywieziony na miejsce, siły powietrzne zastanawiały się nad wycofaniem tego samolotu. Dopiero podczas starć udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni. Kiedy 16 stycznia 1991 roku wybuchła wojna, potrzeba było niszczyciela czołgów. Samoloty A-10 po raz pierwszy wzięły udział w walce.
Nie mieliśmy ludzi z doświadczeniem bojowym poza kilkoma starszymi dowódcami, którzy latali w Wietnamie. Dywizjon A-10 miał wspierać siły naziemne w zatoce. Samoloty stanęły przeciwko tysiącom irackich czołgów w decydującym starciu. Nigdy nie zapomnę tego uczucia. Czułem przypływ adrenaliny. Uderzyliśmy na cel, spojrzałem w dół, zastanawiałem się, co tak błyszczy na ziemi. Wtedy zrozumieliśmy, że do nas strzelają i że to już nie jest szkolenie. Kiedy Irakijczycy wiedzieli, że zamierzaliśmy na coś uderzyć, zmieniali położenie tego obiektu. Wciąż zastanawialiśmy się, gdzie oni się teraz chowają. Do końca stycznia siły koalicji zdominowały niebo, a A-10 wydawał się niepokonany. Byliśmy pewni siebie. Jeżeli przeżyjesz pierwsze 10 misji, twoje szanse przeżycia wojny znacznie rosną. To była 30. misja majora Roba Sweeta w ramach operacji Pustynna Burza. 15 lutego poleciał jako skrzydłowy głęboko w iracką przestrzeń powietrzną. Lecieliśmy daleko nad terytorium nieprzyjaciela. Mój prowadzący był bardziej doświadczony niż ja i nieco się tym martwił. Irakijczykom kończyła się amunicja. Oddziały Saddama zaczęły więc staranniej dobierać cele. Pomyśleliśmy, że nie będziemy zwlekać. Przelecimy kilka razy nad celem, a potem odlecimy. Ale stała tam formacja czołgów o średnicy prawie 5 kilometrów. Zaczęliśmy martwić się, że to atrapy ze sklejki. Prowadzący obraca się, żeby lepiej przyjrzeć się czołgom. To, co rozpoczęło się jak rutynowa misja, zaraz zmieni się w najgorszy koszmar. Nagle nadleciała rakieta ziemia-powietrze. Zobaczyłem ją w porę, więc zdążyłem zrobić unik. Ale było blisko. Naprawdę niewiele brakowało. Wystraszyłem się i straciłem na chwilę głowę. Potem wkurzyłem się, że mnie tak przerazili. Kiedy wykonywałem obrót, usłyszałem odgłos uderzenia. Spojrzałem w tył. Straciłem większość prawego skrzydła. Samolot płonął. Ale nadal miałem część skrzydła i mogłem polecieć do bazy. A-10 jest bardzo wytrzymały. Iracka rakieta, która zniszczyłaby inne myśliwce, poważnie uszkodziła A-10. Samolot wszedł w spiralę i zaczął nurkować. Próbowałem odzyskać nad nim kontrolę, potem zacząłem panikować. Pamiętam, jak widziałem zbliżającą się pustynię. Nadszedł czas, żeby się stamtąd wydostać. Siedzenie ACES II wyposażone jest w system rakietowego katapultowania. Spadochron otwiera się automatycznie. Spadałem na spadochronie i widziałem, jak rozbił się mój A-10. To było straszne. Kiedy Sweet spadł na ziemię, został pojmany przez irackich żołnierzy. Wskoczyli na mnie, zanim miałem szansę wstać. Wreszcie mogli na kimś się zemścić. Stłukli mnie na kwaśne jabłko. Został odprowadzony do dowódcy i przesłuchany. Myślałem, że mnie zastrzelą. Po 3 dniach zrozumiałem, że tego nie zrobią. Może byłem ważny ze względów propagandowych. W marcu major Rob Sweet został zwolniony. Wtedy dowiedziałem się, co stało się z moim prowadzącym. Został zestrzelony krótko po mnie.
Nie udało mu się wydostać z samolotu. Ma szczęście, że żyje. Potrzebował 4 miesięcy, żeby dojść do siebie. Gdybym leciał jakimkolwiek innym samolotem, byłbym teraz martwy. Samolot okazał się bardziej uniwersalny i wytrzymały niż ktokolwiek się spodziewał. Podczas 40-dniowego konfliktu samoloty A-10 zniszczyły 987 czołgów, 926 stanowisk artylerii, 1355 pojazdów bojowych, 10 myśliwców na ziemi i 2 helikoptery w powietrzu. A-10 otrzymał nowy pseudonim. Tankbuster, niszczyciel czołgów. Te wyniki uciszyły głosy wszystkich, którzy kwestionowali potrzebę stworzenia samolotu wsparcia. A-10 poleciały w 8,5 tysiącach misji. Były odpowiedzialne za ponad połowę strat sprzętu wojskowego Iraku. Niestety, osiągnięciom tym towarzyszyły liczne wypadki, w których A-10 przypadkowo atakowały siły koalicji. Wczoraj zdarzył się incydent, w którym amerykański A-10 nieumyślnie wystrzelił do 2 naszych pojazdów bojowych. Samolot ten i kilka innych zostały wezwane do pomocy. Badamy okoliczności tego wypadku. Zginęło 9 brytyjskich żołnierzy. Siły powietrzne stanowczo twierdziły, że potrafią wyeliminować takie wypadki. Nikt nie wiedział, że kolejnym wyzwaniem dla A-10 będzie konflikt w zupełnie nowym miejscu. W Afganistanie. A-10 został udoskonalony. Dodaliśmy satelitarne systemy naprowadzania. Był to pierwszy myśliwiec w pełni zintegrowany z urządzeniami umożliwiającymi widzenie w nocy. Zmodyfikowano w tym celu cały kokpit. Szkolenia trwały dłużej niż w przypadku jakiegokolwiek innego myśliwca, więc jesteśmy w tym bardzo dobrze. A-10 był gotowy do nowej misji. 11 września rozpoczyna się wojna z terroryzmem. Nasza odpowiedź to nie tylko natychmiastowy odwet. Amerykanie nie powinni spodziewać się jednej bitwy, ale długiej kampanii. Innej niż te, których do tej pory doświadczyliśmy. Warthog uczestniczy w operacji i zapewnia nieprzerwaną ochronę dla oddziałów naziemnych w Afganistanie. Czegoś takiego piloci tych samolotów jeszcze nie przeżyli. Przyjechaliśmy do Bagramu i zgłosiliśmy się do dowódcy. To było chyba najstraszniejsze miejsce na świecie. Czuliśmy się jak w centrum wojny. I tak naprawdę było. A-10 jest idealnym samolotem dla misji w Afganistanie. Odrzutowiec potrafi manewrować pośród wzgórz i głębokich dolin, przeprowadzając misje patrolowe i atakując cele. Latanie w terenie górzystym nie było takie złe. Najgorsze było wysiadanie z ciepłego kokpitu na śnieg. Ze względu na góry lataliśmy wyżej niż zazwyczaj, ale mogliśmy dotrzeć do miejsc, gdzie inne jednostki latające, na przykład helikoptery, nie mogły dolecieć. Warthogi przez całą dobę udzielają wsparcia zwykłym i specjalnym oddziałom wojskowym, przeczesując góry w poszukiwaniu wyrzutni rakietowych i moździerzowych. Piloci wkrótce zdali sobie sprawę, że każda misja w tym terenie będzie trudna. Wznosiliśmy się po zmroku i nigdy nie byliśmy do końca pewni, co dzieje się na ziemi.
Radio wciąż rozbrzmiewało sygnałami oddziałów wzywających pomocy. Puls przyspiesza. Czujesz przypływ adrenaliny. To całkiem przyjemne uczucie. Kierujesz samolot w stronę bitwy i wtedy wyuczone odruchy przejmują nad tobą kontrolę. Najpierw orientowaliśmy się, jak wygląda sytuacja na ziemi. Potem lecieliśmy na miejsce i wiedzieliśmy już, gdzie wszyscy się znajdują. Wtedy skupialiśmy się na konkretnym problemie. Staraliśmy się odnaleźć pozycję sprzymierzeńców. Rysowaliśmy w myślach linie na piasku, za którymi mogliśmy ostrzeliwać cele. Po wejściu do strefy walki jednym z głównych zadań pilotów A-10 jest uniknąć postrzelenia sprzymierzeńców. Służą nam do tego radio i nasze oczy. To niezbyt zaawansowana technologia, ale skuteczna. Mamy systemy naprowadzania i okulary do widzenia w ciemności. Ale kiedy musimy odnaleźć cel, pozostają nam oczy i ręce. Bez nich nie dalibyśmy sobie rady podczas misji. Kiedy tam przylecieliśmy, nie mogliśmy używać systemów do widzenia w ciemności. Słońce już zaszło, ale z zachodu nadal docierały ostatnie jego promienie. Na niebie nie było księżyca. Teren był bardzo nierówny. Zespół obserwatorów na Ziemi współpracuje z każdym pilotem i naprowadza samolot na cel. Kontrolerzy odpowiedzialni są za to, żeby piloci A-10 zidentyfikowali i zaatakowali prawidłowy cel. Dostarczamy im informacji na temat sytuacji na polu walki. Informujemy, gdzie są nasze oddziały i jaka jest sytuacja nieprzyjaciela. Podajemy wszystkie informacje, a oni je zapisują i robią, co do nich należy. A-10 łączą się z dowódcami na Ziemi przez sieć radiową, która przekazuje informacje na polu bitwy. Powiedział do mnie: jesteśmy tutaj. Chciałbym, żebyście ostrzelali punkt znajdujący się 700 metrów od nas. Przylecieliśmy na miejsce i zrzuciliśmy kilka 200-kilowych bomb. Zapanowała tam cisza. Ten samolot jest jak smok zionący ogniem. Jest naprawdę głośny. To dinozaur zrzucający pociski z nieba. Jak aniołowie stróże, A-10 będą latać nad Afganistanem i chronić swoich przyjaciół na ziemi, dopóki nie skończy się wojna z terroryzmem. Ale stary wróg czeka już za progiem. Takie państwa i ich sprzymierzeńcy tworzą oś zła, która zagraża pokojowi na świecie. Marzec 2003 roku. Siły Saddama Husajna zmierzą się z samolotami A-10. Siły koalicji zamierzają na dobre zakończyć rządy Husajna. Warthog przebył długą drogę od operacji Pustynna Burza. Przed II wojną w Zatoce samolot został zmodyfikowany. Poprawiono system uzbrojenia. Rakiety AGM-65 Maverick są bardzo dokładne. Niosą głowice zaprojektowane do niszczenia ciężkiego opancerzenia. Naprowadzanie na podczerwień umożliwia uderzenie w poruszające się cele w nocy.
To wszystko, w połączeniu z pozostałym uzbrojeniem, sprawia, że Warthog jest znakomicie przygotowany na misję w Iraku. A-10 wylatują w wiele misji z bazy powietrznej Talil w południowym Iraku. Siły koalicji rozpoczynają jedną z największych inwazji od II wojny światowej. Atak na Bagdad. Dla pilotów A-10 będzie to największe wyzwanie w życiu. Lecieliśmy w stronę Bagdadu. Byliśmy podekscytowani, ale włosy stały nam dęba na karku. Tego dnia, wchodząc do kokpitu, modliłem się. Przez głowę przechodzą ci różne myśli. Chciałbyś jedynie jak najlepiej wykonać swoje zadanie. Niezbędnymi członkami zespołu są kontrolerzy, którzy wzywają Warthogi na pole bitwy. Funkcje te pełnią na zmianę piloci A-10. Wykorzystują swoje doświadczenie, żeby koordynować działania w powietrzu z działaniami na ziemi. Upewniamy się, że samoloty nie ostrzelają sprzymierzonych jednostek, a żołnierze nie ostrzelają samolotów. Pilnujemy, żeby nie wchodzili sobie w drogę. Każdy chce uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie ataku. To brzmi jak zwykła rozmowa, ale zdajesz sobie sprawę, że prosisz o pozwolenie człowieka, który siedzi kilkaset kilometrów od miejsca walki. To wymaga czasu. Każdy pilot myśliwca w Iraku w tym momencie prawdopodobnie wykonuje taki sam telefon. Kontrolerzy są pierwszymi osobami, z jakimi kontaktują się piloci po przybyciu na miejsce. Ich rolą jest dokładnie pokierować samolot do celu. System jest bardzo prosty. Wysyłają nas do celu, my go odnajdujemy, zabijamy wroga. Potem lecimy do kolejnego celu. Na polu bitwy pilot A-10 często musi korzystać z podstawowych technologii, żeby zlokalizować cel. W przypadku Erika Jachimowica była to iracka wyrzutnia rakietowa. Zszedłem niżej i próbowałem zlokalizować cel przez lornetkę. Wyrzutni nie było tam, gdzie powinna być. Trwało to trochę, zanim ją znalazłem. Irakijczycy przesunęli ją o jakiś kilometr. Kiedy ją spostrzegłem, to było wspaniałe uczucie. Nagle twoja uwaga skupia się na małym kawałku ziemi. Patrzysz tylko w tym kierunku. Cały twój świat zawiera się w małym kawałku ziemi. Udało mi się wycelować i wystrzelić rakietę. Z ponad 6 kilometrów powyżej rakieta Maverick leci do swojego celu. Dla Jachimowica te sekundy trwają całą wieczność. Czekałem. Myślałem, że rakieta leci w złym kierunku. Wydawało mi się, że już dawno powinna wybuchnąć. To trwało wieczność. To jest zupełnie nierealne. Jesteś wysoko i nie słyszysz, co się dzieje na ziemi. Słyszysz tylko warkot silnika. Nagle bum. Zobaczyłem ogromną eksplozję. Wiedziałem, że się udało. Odlatujesz, wznosisz się lekko i oglądasz za siebie. To jak pokaz sztucznych ogni. To jest niewiarygodne. To przecież wojna. Ludzie umierają, a ty o tym wiesz. Wciąż siedzisz jak na szpilkach i koncentrujesz się, żeby cię nie zestrzelili. Wciąż myślisz o tym, żeby nie ostrzelać przyjaciół. Kiedy tam leciałem, miałem dwa cele. Nie ostrzelać przyjaciół i ostrzelać wroga. Właśnie w takiej kolejności. Znajomość pozycji jednostek sprzymierzonych jest kluczowa, jeżeli A-10 mają chronić żołnierzy.
Błędne rozpoznanie może prowadzić do fatalnych pomyłek. Naszym pierwszym zadaniem jest dowiedzieć się, czy na miejscu przebywają jednostki, o których nie wiemy. Jeżeli w pobliżu są nasze oddziały, na każdy atak musimy uzyskać pozwolenie od kontroli naziemnej. Musimy mieć zupełną pewność, gdzie przebywają nasi żołnierze, a gdzie nieprzyjaciel. Jednak nawet nowoczesna technologia nie zapobiegnie niebezpiecznym wypadkom. Istnieje nowoczesna technologia i tradycyjne metody. Można upewniać się na 1000 sposobów, że pilot nie uderzy w sprzymierzeńców. Ja wykorzystywałem wszystkie mi znane. Wolałem nie zrzucić żadnej bomby i nie zabić przyjaciół, niż zrzucić 1000 bomb i zniszczyć jedno ich stanowisko. Piloci obawiają się ostrzelenia na sprzymierzeńców, a jednak kochają latać samolotem i dlatego zgłaszają się do służby. To nie jest samochód wyścigowy, ani nawet pick-up. To wspaniały samolot. Potrafię wyczuć wszystko, co się z nim dzieje. Tu nie ma żadnej magii, jestem tylko ja. Cokolwiek robi ten samolot, robi to na moje polecenie. 60 Warthogów walczących w Iraku wystrzeliło 311 597 nabojów w kalibru 30 mm. Działko spisuje się znakomicie. Straciliśmy kilku ludzi w pierwszej wojnie w Zatoce. W drugiej nie straciliśmy nikogo. To najlepsza recenzja dla tego samolotu. Jeżeli mam latać i mają do mnie strzelać, wsiądę jedynie do A-10. A-10 ma niesamowity kadłub. Współpracuje z tobą. Czujesz, że jest twoją częścią. Czujesz, jak leci. It's one of the only airframes left that it's true flying. You can feel it fly. A-10 to samolot wsparcia. Jest najlepszy. Jest moim domem od 8 lat. Kocham go. Mam nadzieję, że zostanie zmodernizowany i wejdzie wraz z nami w kolejny wiek. To znakomita broń. Potrafi latać z uszkodzeniami, które są śmiertelne dla innych samolotów. Warthog zdominował pola walki XXI wieku. A-10 ma pozostać w służbie przynajmniej do 2025 roku. Dowiódł, że jest jednym z najskuteczniejszych samolotów sił powietrznych. Jest legendą dla tych, którzy na nim latali. Nie potrafi latać zbyt gładko. Nie jest najpiękniejszym samolotem. Ale znakomicie robi to, co do niego należy. Wersja polska Toja Studios. Tekst Sylwia Sierszeń. Czytał Remigiusz Fladrowski. Testów symulacyjnych. Projektanci samolotu nie zdawali sobie sprawy, że zmienią one historię lotnictwa. Dopóki sami nie przekonali się o skuteczności samolotu. Wymyślono serię testów, w których A-10 oraz jego działko wzięli udział w scenariuszu wydarzeń wojennych. Stworzyliśmy w tajemnicy trzeci największy oddział czołgowy na świecie. Zebraliśmy ponad 300 radzieckich czołgów z całego świata na pustyni w pobliżu Las Vegas. Ostrzelaliśmy je z A-10.
Te silniki wydają bardzo charakterystyczny dźwięk. Kiedy go słyszę, zawsze spoglądam w niebo, bo wiem, że zobaczę ten samolot. Wiedzieliśmy, do czego jest zdolny. I nie zawiedliśmy się. Artylerii. W takim wypadku przydają się samoloty. Podczas II wojny światowej latały samoloty takie jak Typhoon, Tempest, Mustang i Thunderbolt 1. One również udzielały żołnierzom podniebnego wsparcia. Jednak tego jednego samolotu obawiano się najbardziej. Niemiecki bombowiec nurkujący Junkers 87 o pseudonimie Stukas zapewniał swoim oddziałom najskuteczniejszą pomoc z powietrza. W tym czasie Rosjanie mieli wielką przewagę liczebną nad Niemcami, a jednak Niemcy odnosili ogromne sukcesy. To dzięki Stukasom. Najsławniejszym ich oddziałem dowodził pułkownik Rudel, który był też najwyżej odznaczonym pilotem II wojny światowej. Oddział pułkownika Hansa Ulricha Rudela siał postrach na rosyjskim froncie. Sam Rudel zniszczył 511 rosyjskich czołgów. Jednak po porażce Niemiec w 1945 roku zapomniano o sukcesach powietrznych oddziałów wsparcia. Dowali i zaatakowali prawidłowy cel. Dostarczamy im informacji na temat sytuacji na polu walki. Informujemy, gdzie są nasze oddziały i jaka jest sytuacja nieprzyjaciela. Podajemy wszystkie informacje, a oni je zapisują i robią, co do nich należy. A-10 łączą się z dowódcami na ziemi przez sieć radiową, która przekazuje informacje na polu bitwy. Powiedział do mnie, jesteśmy tutaj. Chciałbym, żebyście ostrzelali punkt znajdujący się 700 metrów od nas. Przylecieliśmy na miejsce i zrzuciliśmy kilka 200-kilowych bomb. Zapanowała tam cisza. Ten samolot jest jak smok zionący ogniem. Jest naprawdę głośny. To dinozaur zrzucający pociski z nieba. Jak aniołowie stróże, A-10 będą latać nad Afganistanem i chronić swoich przyjaciół na ziemi, dopóki nie skończy się wojna z terroryzmem. Do końca stycznia siły koalicji zdominowały niebo, a A-10 wydawał się niepokonany. Byliśmy pewni siebie. Jeżeli przeżyjesz pierwsze 10 misji, twoje szanse przeżycia wojny znacznie rosną. To była 30. misja majora Roba Sweeta w ramach operacji Pustynna Burza. 15 lutego poleciał jako skrzydłowy głęboko w iracką przestrzeń powietrzną. Lecieliśmy daleko nad terytorium nieprzyjaciela. Mój prowadzący był bardziej doświadczony niż ja i nieco się tym martwił. Irakijczykom kończyła się amunicja. Oddziały Saddama zaczęły więc staranniej dobierać cele. Pomyśleliśmy, że nie będziemy zwlekać. Przelecimy kilka razy nad celem, a potem odlecimy. Ale stała tam formacja czołgów o średnicy prawie 5 kilometrów. Zaczęliśmy martwić się, że to atrapy ze sklejki. Prowadzący obraca się, żeby lepiej przyjrzeć się czołgom. To, co rozpoczęło się jak rutynowa misja, zaraz zmieni się w najgorszy koszmar. Kawałek skrzydła i dwa silniki.
a i tak wrócili do bazy. Pilot siedział w tytanowej tubie, która mogła przyjąć ostrzał z pocisków kalibru 20 mm. Tym samolotem można polecieć do piekła i z powrotem. Skuteczność A-10 dorównuje jego wytrzymałości. Karabin Gatlinga kalibru 30 mm zaprojektowany specjalnie dla A-10 może strzelać z prędkością prawie 4000 pocisków na minutę. Taka siła ognia przebija opancerzenie czołgów. Karabin Gatlinga zaprojektowano w nosie samolotu. Miał zniszczyć wszelkie rodzaje broni opancerzonej na ziemi. To działko było przeznaczone specjalnie dla tego samolotu. Firma Fairchild Republic wygrała konkurs na pierwszy amerykański samolot wsparcia. Jednak siły powietrzne chciały niezbitych dowodów, że samolot i działko dobrze ze sobą wstały nam dęba na karku. Tego dnia, wchodząc do kokpitu, modliłem się. Przez głowę przechodzą ci różne myśli. Chciałbyś jedynie jak najlepiej wykonać swoje zadanie. Niezbędnymi członkami zespołu są kontrolerzy, którzy wzywają Warthogi na pole bitwy. Funkcje te pełnią na zmianę piloci A-10. Wykorzystują swoje doświadczenie, żeby koordynować działania w powietrzu z działaniami na ziemi. Upewniamy się, że samoloty nie ostrzelają sprzymierzonych jednostek, a żołnierze nie ostrzelają samolotów. Pilnujemy, żeby nie wchodzili sobie w drogę. Każdy chce uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie ataku. To brzmi jak zwykła rozmowa, ale zdajesz sobie sprawę, że prosisz o pozwolenie człowieka, który siedzi kilkaset kilometrów od miejsca walki. To wymaga czasu. Każdy pilot myśliwca w Iraku w tym momencie prawdopodobnie wykonuje taki sam telefon. Kontrolerzy są pierwszymi osobami, z jakimi kontaktują się piloci po przybyciu na miejsce. Jego umiejętność bliskiej współpracy z oddziałami naziemnymi oraz przejmowania pozycji czołgów nieprzyjaciela przypieczętowały zwycięstwo nad Saddamem Husseinem i jego reżimem. Działamy jak powietrzne służby ratunkowe. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, dzwoni do nas. Ten samolot nie zostałby zbudowany, gdyby nie wizja garstki ludzi. Podczas I wojny światowej samoloty wspierały oddziały naziemne. Wzywano je do zbombardowania lub ostrzelania nieprzyjaciela. Takie wsparcie było niezwykle ważne, kiedy przesuwał się front, niezależnie od tego, czy armia poruszała się naprzód, czy była w trakcie odwrotu. Podczas chaosu walki trudno jest skutecznie używać artylerii. W takim wypadku przydają się samoloty. Podczas II wojny światowej latały samoloty takie jak Typhoon, Tempest, Mustang i Thunderbolt 1. One również udzielały żołnierzom podniebnego wsparcia. Jednak tego jednego samolotu obawiano się najbardziej. Samolot okazał się bardziej uniwersalny i wytrzymały niż ktokolwiek się spodziewał. Podczas 40-dniowego konfliktu samoloty A-10 zniszczyły 987 czołgów, 926 stanowisk artylerii, 1355 pojazdów bojowych,
10 myśliwców na ziemi i 2 helikoptery w powietrzu. A-10 otrzymał nowy pseudonim. Tankbuster. Niszczyciel czołgów. Te wyniki uciszyły głosy wszystkich, którzy kwestionowali potrzebę stworzenia samolotu wsparcia. A-10 poleciały w 8,5 tysiącach misji. Były odpowiedzialne za ponad połowę strat sprzętu wojskowego Iraku. Niestety, osiągnięciom tym towarzyszyły liczne wypadki, w których A-10 przypadkowo atakowały siły koalicji. Wczoraj zdarzył się incydent, w którym amerykański A-10 nieumyślnie wystrzelił do 2 naszych pojazdów bojowych. Samolot ten i kilka innych zostały wezwane do pomocy. Były też niewiele paliwa, co umożliwiło wykonywanie długich lotów. Te silniki są trwałe i łatwe do naprawy. Są idealne do lotów nad terenami nieprzyjaciela. Jednak zespół stanął przed pewnym problemem. W typowym samolocie odrzutowym pojemniki z paliwem owinięte są wokół silnika. W takiej sytuacji można zestrzelić samolot nawet z karabinu. Pierwszym z naszych problemów było umieszczenie baków w innym miejscu. Paliwo umieszczono bezpiecznie w kadłubie, z dala od silników. Systemy zamontowane wewnątrz baków pomagały tłumić pożary. Systemy hydrauliczne samolotu również mogą wytrzymać silny ostrzał. Każda kontrolka hydrauliczna jest zdublowana prostym systemem mechanicznym, który trudniej jest zniszczyć. Mogli podczas walki stracić całą hydraulikę, pół ogona, kawałek skrzydła i 2 silniki, a i tak wrócili do bazy. Kiedy Sweet spadł na ziemię, został pojmany przez irackich żołnierzy. Wskoczyli na mnie, zanim miałem szansę wstać. Wreszcie mogli na kimś się zemścić. Stłukli mnie na kwaśne jabłko. Został odprowadzony do dowódcy i przesłuchany. Myślałem, że mnie zastrzelą. Po 3 dniach zrozumiałem, że tego nie zrobią. Może byłem ważny ze względów propagandowych. W marcu major Rob Sweet został zwolniony. Wtedy dowiedziałem się, co stało się z moim prowadzącym. Został zestrzelony krótko po mnie. Nie udało mu się wydostać z samolotu. Ma szczęście, że żyje. Potrzebował 4 miesięcy, żeby dojść do siebie. Gdybym leciał jakimkolwiek innym samolotem, byłbym teraz martwy. Samolot okazał się bardziej uniwersalny i wytrzymały niż ktokolwiek się spodziewał. Podczas 40-dniowego konfliktu można polecieć do piekła i z powrotem. Skuteczność A-10 dorównuje jego wytrzymałości. Karabin Gatlinga kalibru 30 mm zaprojektowany specjalnie dla A-10 może strzelać z prędkością prawie 4000 pocisków na minutę. Taka siła ognia przebija opancerzenie czołgów. Karabin Gatlinga zaprojektowano w nosie samolotu. Miał zniszczyć wszelkie rodzaje broni opancerzonej na ziemi. To działko było przeznaczone specjalnie dla tego samolotu.
Firma Fairchild Republic wygrała konkurs na pierwszy amerykański samolot wsparcia. Jednak siły powietrzne chciały niezbitych dowodów, że samolot i działko dobrze ze sobą współpracują. Opracowano serię wymyślnych testów symulacyjnych. Projektanci samolotu nie zdawali sobie sprawy, że zmienią one historię lotnictwa. Działko spisuje się znakomicie. Straciliśmy kilku ludzi w pierwszej wojnie w Zatoce. W drugiej nie straciliśmy nikogo. To najlepsza recenzja dla tego samolotu. Jeżeli mam latać i mają do mnie strzelać, wsiądę jedynie do A-10. A-10 ma niesamowity kadłub. Współpracuje z tobą. Czujesz, że jest twoją częścią. Czujesz, jak leci. It's one of the only airframes left that it's true flying. You can feel it fly. A-10 to samolot wsparcia. Jest najlepszy. Jest moim domem od 8 lat. Kocham go. Mam nadzieję, że zostanie zmodernizowany i wejdzie wraz z nami w kolejny wiek. To znakomita broń. Potrafi latać z uszkodzeniami, które są śmiertelne dla innych samolotów. Warthog zdominował pola walki XXI wieku. A-10 ma pozostać w służbie przynajmniej do 2025 roku. Dowiódł, że jest jednym z najskuteczniejszych samolotów sił powietrznych. Jest legendą dla tych, którzy na nim